pamięci naszej mamy wizyty, pielgrzymki do miejsc odosobnienia, kaźni i pochówku polskich policjantów. Dzisiaj gromadzimy się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego po to, by przywołać ich pamięć, po to, by pomyśleć o ich rodzinach, bo przecież rodziny przeżywały wielki dramat, gdy to dotarła do nich wieść o tym, że najbliższa im osoba nie żyje. To właśnie w ich intencji chcemy sprawować tę najświętszą ofiarę, prosząc o Boże miłosierdzie. A jest nas tu wielu. Bardzo cieszę się, że w tej godzinie tej wielkiej modlitwy są księża kapelani, którzy podtrzymują pamięć o pomordowanych w Twerze, spoczywających w Miednoje i w innych miejscach kaźni. Drodzy księża, bardzo dziękuję, że towarzyszycie współczesnym policjantom w ich służbie dla dobra ojczyzny, dla dobra jej obywateli. Panie komendancie główny, witam bardzo serdecznie i na ręce Pana wyrażam radość wobec wszystkich generałów, komendantów, policjantów obecnych dziś na tej podniosłej uroczystości. To ważny znak, że jesteśmy rodziną. Tak, i niech to słowo rodzina będzie takim kluczowym słowem, które będzie towarzyszyć naszej modlitwie i naszemu spotkaniu. Witam wszystkich przybyłych gości zaproszonych na to dzisiejsze ważne wydarzenie. Bracia i siostry, dziś w Kościele obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Myślimy o rodzinie z Nazaretu, ale wiemy, że rodzina doświadcza radości, kiedy przychodzi na świat dziecko, ale równocześnie rodzina doświadcza odejścia, doświadcza śmierci. Dlatego został odczytany fragment z Ewangelii świętego Jana również o rodzinie, bo w naszej tradycji często przywołujemy Maryję, by ocierała nasze łzy, była naszą pociechą i naszą podporą w chwilach trudnych. A dziś wspominamy trudne wydarzenie dla tych, którzy zostali zamordowani tam daleko na wschodzie, ale również bardzo trudne wydarzenie, jak podkreśliłem na początku mszy świętej, dla rodzin, które oczekiwały na powrót do domu swoich synów, ojców, mężów. Bracia i siostry, człowiek jest jedyną istotą żyjącą na świecie, która wie, że umrze. Przeczucie zbliżającej się śmierci zazwyczaj rośnie wraz z wiekiem, chorobą albo doświadczeniem odejścia kogoś bliskiego. Jednak śmierć zawsze zaskakuje. Zawsze przychodzi za wcześnie. Często tak boli, że słyszałem, jak ktoś mówił: nie boję się śmierci, boję się umierania. Odczytany fragment z Ewangelii świętego Jana pozwala nam tylko potwierdzić tezę, że śmierć bardzo boli, jest powodem smutku, łez. Płakały Maria i Marta, siostry Łazarza. Płakali sąsiedzi po stracie bliskiej im osoby. Ewangelista zanotował, że na wieść o śmierci przyjaciela
Także Jezus, Syn Boży, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapłakał. Święty Jan dał także świadectwo, że to Jezus przyczynił się do odzyskania nadziei i pomógł osuszyć łzy rozpaczy. I to Jezus zapewnił Marię, Martę i nas, że każdy, kto w Niego wierzy oraz spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne, a On go wskrzesi w dniu ostatecznym. Rodzina. Jest z nami rodzina policyjna 1939 roku. Krewni, znajomi i przyjaciele bestialsko zamordowanych polskich policjantów. Jest rodzina policyjna. Bracia i siostry, przez wiele lat prawda o tym, jak umierali policjanci II Rzeczypospolitej, była skrzętnie skrywana. Co myśleli krewni, przyjaciele, co przeżywali w sowieckich i w obozach jenieckich, poznajemy jedynie z nielicznych przedmiotów, które zostały wydobyte ze wspólnych mogił. Bodaj 2 lata temu zwróciłem uwagę na klucze. Nie mieli klucze od domów, od biurek. Oni mieli nadzieję powrotu. Zachowały się orzełki, guziki, zdjęcia, fragmenty listów. Ocalone pomimo wielu rewizji medaliki z wizerunkiem Matki Bożej z Jasnej Góry, Ostrej Bramy i innych miejsc kultu, które świadczą o ich przywiązaniu do Boga i Kościoła. Droga rodzino policyjna, wy jako najbliżsi pomordowanych zachowujecie w pamięci to, co przeżywały wasze matki, ojcowie, żony, dzieci. Zachowana korespondencja z tamtego czasu dokumentuje strach i obawy przed najgorszym, które były przemieszane z nadzieją na spotkanie. Możemy przeczytać o wzruszeniu i łzach, oczekiwaniu z wiarą na powrót do domu i o chwilach zwątpienia. Nigdy nie zapomnę naszego spotkania sprzed roku, kiedy słuchaliśmy listów pisanych przez ojca policjanta do domu, do żony, do dzieci i te listy, które były czytane przez dzieci, bo pisały je dzieci do swoich najbliższych. Staramy się jedynie wyobrazić cierpienie rodzin zamordowanych policjantów. Staramy się podjąć próbę współodczuwania, co przeżywali, kiedy dotarła do nich wieść potwierdzona wieść o śmierci najbliższej osoby. Przecież mieli plany, marzenia. Tymczasem wszystko to legło w gruzach. Można sobie to jedynie wyobrazić, na ile się da, i współodczuwać. Mieli przez wiele lat być oparciem i radością dla rodziców, żon, dzieci. Ludzie młodzi, wykształceni, piastujący ważne urzędy w państwie, patrioci, kochający ojczyznę i chcąc jej służyć. Pragnę przypomnieć, że w Polsce Ludowej krewni pomordowanych policjantów, którzy chcieli poznać prawdę o zbrodni katyńskiej, często doświadczali szykan i prześladowania. To samo spotkało ich wtedy, gdy chcieli upamiętnić tę tragedię. Rodzina była miejscem przechowywania pamięci. Piękną kartę w historii rodziny policyjnej 1939 zapisali także proboszczowie wielu parafii w kraju i poza jego granicami, a szczególnie ci, którzy byli blisko
was, drodzy policjanci. Wszyscy oni, nie licząc się z szykanami ówczesnej władzy, otwierali podwoje świątyń, aby upamiętnić pomordowanych. Powstawały więc pamiątkowe tablice, epitafia oraz miejsca pamięci z ziemią zroszoną krwią męczenników. Wbrew zakazom ówczesnej ludowej władzy z wielu ambon przypominali o tamtym mordzie, tamtej tragedii i wzywali do modlitwy. Dzisiaj wielu o tym mówi. Wtedy mówiło się w przestrzeni świątyni. I tylko tutaj było upamiętnienie pomordowanych braci policjantów. Bracia i siostry, tu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy ołtarzu Chrystusa, pragnę złożyć hołd wielkiej rodzinie policyjnej, jaką tworzycie wraz z waszymi duszpasterzami. Tak, pragnę złożyć hołd za pielęgnowanie pamięci, za wieloletnie zmagania o prawdę. Spoiwem, które was łączy, jest i modlitwa, i było pielgrzymowanie do miejsc uwięzienia, kaźni i pochówku bohaterskich synów polskiego narodu. Jak już wspomniałem, nigdy nie zapomnę naszego pobytu w Ostaszkowie, w Twerze, Miednoje. Te miejsca mówią. Dziś kolejny już raz modlimy się za polskich policjantów, ofiary sowieckich represji po zajęciu terytorium Polski we wrześniu 1939 roku. Przez wiele lat najbliżsi nie mogli nawiedzić mogił, nie mogli pomodlić się nad grobem, nie mogli zapalić znicza. Od 2 lat znów ze względu na sytuację w Rosji i na Ukrainie nie możemy pielgrzymować do tamtych miejsc. Pozostaje jedynie pamięć i modlitwa. Niech one przeniosą nas tego wieczoru do miejsc, gdzie spoczywają doczesne szczątki waszych bliskich, policjantów Rzeczpospolitej, gdzie spoczywają przyjaciele i koledzy, tych, którzy dziś stoją na straży porządku i bezpieczeństwa, a jednak wracają do korzeni. Bracia i siostry, rodziny zamordowanych policjantów zdały egzamin z miłości i wierności. Zdaje ten egzamin także rodzina policyjna 1939. Zdaje ten egzamin współczesna polska policja. Panie komendancie główny, panowie generałowie, komendanci, bardzo wam dziękuję za waszą obecność. Dziękuję za obecność bratnich służb, wojska, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i innych służb, które dzisiaj razem z nami się modlą. To jest wyraz solidarności. I nie bójmy się wzruszeń i łez, bo one są śladem tego, że serca nasze nie skamieniały. One są wyrazem tego, że współodczuwamy. I przychodzimy tak jak siostry Łazarza, Maria i Marta, do Jezusa po ukojenie bólu, po nadzieję i chcemy prosić o życie wieczne dla braci policjantów. To Chrystus do nas mówi, tak jak kiedyś do sióstr Łazarza: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dobrze, że dzisiaj, modląc się za zmarłych, zamordowanych, poległych, sprawujemy tę świętą liturgię w białym kolorze, kolorze nadziei zmartwychwstania. Bo oni żyją, bo oni ostatecznie odnieśli zwycięstwo.
i jesteśmy z nich dumni. Tak, niech ta Eucharystia, niech to dzisiejsze spotkanie przebiega właśnie w takiej atmosferze. Oni odnieśli zwycięstwo. Niech rozbrzmi wielkanocna pieśń. Oczyjcie już łzy płaczący. Niech będą nam przewodnikami na drogach do ostatecznego zwycięstwa. Bo wierność to drugie imię miłości. Tak. A oni kochali, bo byli wierni do końca.